kwota, która w zeszłym roku była przekazana na realizację tych zadań jednostkom samorządu terytorialnego, to była kwota blisko 40 milionów. W tym roku ta kwota to jest blisko 96 milionów, czyli środki, które pozwolą na realizację bieżących zadań placówkom wychowania przedszkolnego. No i mam nadzieję, że spowodują też i obniżenie kosztów utrzymania dzieci, które ponoszą rodzice w tych placówkach. Wiele jest aspektów i wiele powodów do zadowolenia. Mam nadzieję, że też to pozwoli na rozwój dzieci w wieku przedszkolnym, realizację przez nich obowiązku tego i podstawy programowej, ale przede wszystkim też pozwoli rodzicom na powrót na rynek pracy. Dotacja będzie dotyczyła poszerzenia opieki przedszkolnej dla dzieci od 3 do 5 lat. To bardzo silne wsparcie przede wszystkim dla rodziców i myślę, że ta wspomniana przez panią wojewodę strona taka społeczna realizacji jest chyba najważniejsza. To znaczy możliwość powiększenia ilości miejsc dla przedszkolaków. W tej chwili w województwie opolskim ponad 400 placówek to przedszkola, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, czyli w zespołach szkolno-przedszkolnych, punkty opieki przedszkolnej, są też przedszkola niepubliczne i ponad 15 tysięcy dzieci w tym wieku z takiej opieki korzysta. Jeśli to będzie mogło być więcej, jeśli to będzie mogło spowodować, że ta opieka będzie wedle rodziców jeszcze bardziej dla nich przyjazna, szersza, wydłużona, że zajęć i opiekunów będzie, nauczycieli i pomocy więcej, to być może też będą chętniej chcieli skorzystać z opieki przedszkolnej. Te środki będą dzielone według no właśnie tych potrzeb gmin, starostw, miast, czyli jednostek samorządu terytorialnego. W tej chwili uruchomiona będzie taka pierwsza, 3-miesięczna transza, natomiast każda z 1/12 będzie trafiała już po tym bardzo konkretnym zapotrzebowaniu organów prowadzących przedszkola w województwie opolskim im przekazywana. Ponad 400, 405, ale to też pewnie jeszcze proszę pamiętać o tym, że to są też różne placówki, tak jak mówiłam, do tego jeszcze można byłoby dodać chyba 50 kilka, z tego co pamiętam, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. To jest bardzo wielu ludzi, bardzo wielu specjalistów, bo chciałam też również na to wskazać, że też już od tego trzeciego roku życia pod opieką przedszkola to również nie tylko nauczyciele przedszkoli, nie tylko opieka, ale również specjaliści, którzy mogą pomagać w takich sytuacjach, kiedy dziecko potrzebuje wczesnego wspomagania, to również oferta tej edukacji włączającej. Dotacja na wychowanie przedszkolne jest przekazywana przez wojewodów od 2013 roku. Wtedy po raz pierwszy zostało wprowadzone tego typu wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego, a docelowo tak naprawdę dla rodziców dzieci, które są objęte wychowaniem przedszkolnym. Corocznie, tak mniej więcej od 10 lat, poziom dotacji wynosił około 35 milionów złotych w przypadku województwa opolskiego. Najniższy poziom to było 31 milionów, natomiast w 2023 roku mieliśmy około 40 milionów. W tym roku w stosunku do roku poprzedniego będziemy mieli więcej o 56 milionów, czyli łącznie 96 milionów złotych. Tyle mamy zagwarantowanych środków w budżecie państwa. Dotacja jest przekazywana na jakby jedno dziecko w przedszkolu w skali roku. W stosunku do roku poprzedniego wzrost tej kwoty bazowej to jest 147%. O tyle wzrasta kwota dotacji na jedno dziecko. Skąd się wziął taki wzrost? Rada Ministrów w przedłożonym w grudniu projekcie budżetu zabezpieczyła dodatkowe środki na wychowanie przedszkolne w kwocie ponad 2 miliardów 330 milionów złotych.